Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3 z naszą idealną mamą, która aktualnie jest bardzo głodna. Z rana oczywiście i w ogóle się nie wyspała, pewnie kot cię obudził, czy coś w tym stylu, więc idź śpi dalej. A w tym czasie... O nie, ty jesteś chory, dlaczego? A czy ty jesteś... Wolne masz, dobra. Oczywiście dzieci się darły, ale już poszły spać i ogólnie to nasze dzieci kochane troszeczkę się zmieniły, w sensie fryzurki im się pozmieniały i chyba je poprzebierałam, żeby ładnie wyglądały, więc tak się prezentują. No i tyle. A skoro on już wstał, to niech sobie skorzysta. W ogóle włączę może play. Ona niech jeszcze chwilę pośpi i sobie on coś zje. Może dokończmy w końcu ten tort weselny. Byłoby fajnie. Kiedy nasze dzieci mają urodziny? Uje, dopiero 4 dni, no to spokojnie. Spokojnie. Tak. Czemu mamy martwą jaszczurkę na podłodze? Co za przykry widok. Pewnie jakiś kot przyniósł nam prezent, nie? Dzieci były głodne, ale... No właśnie. Ale są niewyspane, więc ja bym chciała, żeby jednak się wyspały. O nie. Jednak nie. No daj jej tą butelkę. A ty jesteś w ogóle chory i mi psujesz plany na weekend. Cicho tam, bo obudzisz brata. Więc wracaj z powrotem do końca. Tak, ten śmietnik przy nocnikach był idealnym pomysłem. Dokąd ty znowu idziesz, że... Pobaw się z kotem. Już? Okej? No dobra. Co ty czy ty potrzebujesz coś do pracy? Ty wszystko masz super do pracy. Nie wiem, co ty możesz robić ze swoim życiem dalej, mój drogi. A charyzmę możesz dalej rozwijać? Czy brakuje ci przyjaciół? O, poćwicz sobie przemowę. Musimy poczekać, aż wszyscy się obudzą i wyśpią i w ogóle. Dobra, w sumie jest 10, więc myślę, że naszą Cheryl będę budzić. Żeby też się troszkę ogarnęła. Wzięła sobie może prysznic. No, wstawaj. I coś zjadła. Również. Jakieś resztki tortu weselnego na przykład. No i myślę, że będziemy się też... Nasze dziecko się nie wyspało, więc zaraz się zdenerwuje, bo ona nie chce spać. A za to chce iść siku. Co się stało? Głodna jesteś. No cóż. Proszę bardzo, wózki kupione czekają tylko aż zostaną użyte. Poprawiły ci się kontakty? Ale jeszcze troszkę by ci się przydały. Ale masz włosy do kąpieli? Nieźle. O, obudził się nasz drugi. Ale on się chociaż wyspał, nie? Więc tak. Nakarmimy go. Tak, a ty dalej siedź i zlej się w majty. Ją w ogóle też wypuściłabym. Niechże idzie i kurde... Aha, teraz poszła spać, jak chciałam, żeby poszła zrobić sik, nie? Dobra, Simsy. No niestety, moja droga, ty się nie wyśpisz dzisiaj za bardzo, ale żebyś chociaż trochę podniosła, to będzie git. Już nie pamiętam, czego ja ich zdążyłam nauczyć, a czego nie, więc... chyba mówią, znaczy umieją mówić. Wezmę mu to... o! Tak, jak poznałam ją i życia? 607 stron o miłości. Wow! Wow! Czy otrzyma 6 honorarium na sumę 1600 zł, znaczy simoleonów? Ona tak dużo zarabia na tych książkach? Ona nie jest jakąś taką chyba zbyt sławną pisarką. Obudź to dziecko.
Zmienił pieluszkę dziecku. Zapewne nie zdąży dotrzeć do toalety. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co tutaj jeszcze chciałeś? O. Pójść na spacer z wózkiem. No i to jest dobre. Dobra myśl, wiesz, tutaj, o. Z Harleyem. Jakim Harleyem? To jest Harry. No nie jest tak daleko ten park, więc możesz już tam iść. To jest Harry, a nie Harley. O, nazwisko mamy Harley. Super nazwisko, nie? Weź ją odłóż. Szybko. Żeby ona też sobie użyła. Ma 40 minut, to chyba powinna zdążyć dojść. O! Jak uroczo! Jest aż tak zimno na dworze? A no tak, bo jesień przyszła. W ogóle zima zaraz, nie? Ale fajnie. Chciałam was śledzić. Ale nie mogę nadążyć! Dobra. Idźcie, bo ja tutaj... O, muszę wziąć jeszcze małą Charlotte. Charlotte, tę muszę małą wziąć. Też ją tutaj, o. No. Czemu? Aj. Dobra, jest. Jestem ślepa. Wybierz się na parcelę publiczną z Charlotte. I też idźcie tutaj do tego... do tego placu zabaw. Tam powstawiałam kilka rzeczy dla małych dzieci. Co prawda jest trochę zimno. Jak można... co to za bug świetlny jakiś dziwny? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby oni szli tam na nogach. No, ale w razie czego to wrócą samochodem może? Ale jej to nie ubrała zimowy ci... Dobra, już myślałam. No nie, nienawidzę tego buga, jak ona... Nie... Dlaczego Simsy? Jezus Maria, no przecież no, jak to wygląda. Czy wy dotarliście? O rany, to będzie długi spacer, moi drodzy. Jak tam dziecko? Dobrze się czuję, dobrze się czuję. Jesteś przeziębiony, niekoniecznie powinieneś spędzać tyle czasu na zimnie, ale... O, dotarliśmy! Jej! A są tu jakieś inni simowie? A jest nawet łuk weselny. No dobra, to co możemy tu robić z tym małym naszym burzdącem? Może, o wiem, tutaj były takie te. O, właśnie tu. Weź go tutaj. Niech Harry się przejedzie. A ty jak tu już dotrzesz, to niech Charlotte się przejedzie. Teraz wszędzie będziecie z tym wózkiem chodzić. Ale czemu ten wózek znika? Nie możecie go po prostu zostawić tutaj? Macie problemy. Wy macie problemy, a ja mam problemy z wami. O! Jak super! Ale słodko. No i w końcu wyszedł z tego wieczór. Te dzieci pół dnia przespały. Także tak. O, jak mu rośnie wszystko ładnie i towarzystwo i zabawa, bardzo fajnie. A czemu tu się wam nie zalicza? No, musielibyście iść na spacer, a nie na pracę publiczną. No trudno. Co się stało? Co to za fochy? Poucz go chodzić. W parku też można uczyć chodzić dziecku. Zobaczmy też, jak Charlotte się bawi. O. Dzieci będą dzisiaj wybawione. Szkoda, że ona ma tak mało energii. Powinny dzieci móc jeszcze w ogóle spać w tych spacerówkach. Może jest taka opcja? O, co ty masz za zabawki? Może iść na spacer z Charlotte i myślę, że ona będzie mogła zasnąć w tym wózku, tak mi się wydaje.
Bo pamiętam, że niemowlaczki mogły zasypiać. Chyba takie dzieci też. Oni już powoli głodni, w ogóle jest siódma, więc przydałoby się wracać. Szczególnie, że jemu jest zimno, a on jest chory. Trochę lipa, powiem szczerze, z tym wszystkim, więc myślę, że każę im wrócić do domu. Wrócisz na nogach? No dobra. Przynajmniej teraz normalnie prowadzisz wózek. No gratulacje. Zaśniesz? Pewnie nie. Ale wróćcie do domu już. Już nie ma co chodzić. Jezus, naprawdę musisz ją wyjąć, żeby jeszcze raz ją potem włożyć. A nie, ona weźmie. To jest modna, mądra. Mądra, zaradna matka wzięła taksówkę, nie idzie z dzieckiem na mrozie. A ojciec, jak to ojciec? A nie, patrzcie. To on musiał podjechać do Lisy po prostu, rozumiem, no. Rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Ale ona jest pierwsza. Dobra, trzeba nakarmić dziecko, więc... Ty też byłaś głodna nawet, więc też sobie weź jakieś resztki. O. Zjedzcie sobie również. I będzie super. Jak tam koty? Jak tam nasz białas? Bo białas to zawsze ma problem ze sobą. Biegać w koło by chciał. Chyba ty złapałeś coś. Aha, jakiegoś ptaszka. W domu macie tak zimno, że nawet nie zdjęliście kurtek? A ten kot śpi na tym mrozie, nie? Boże święty. W ogóle mamy zimę i będą chyba pierwsze święta z naszymi dziećmi. Jak uroczo. No tak, małą trzeba położyć do łóżka. Więc matka to zrobi, bo ona się pierwsza naje. Ona niby płacze, ale patrzcie, jest tak zawieszony, że jej w ogóle nie słychać. A ty jak tam? W sumie twoja energia też jest dosyć słaba. Ale tata cię jeszcze może w sumie wymęczyć. Chwilę może cię pouczyć chodzić. No, a mama położy dziecko spać. Czy ty idziesz do pracy? Nie, ty masz wolny. Aha, bo ja ci widziałam ten urlop wtedy. Więc spoko, ty nawet ani razu nie byłaś w pracy, więc... Tak sytuacja wygląda. I w sumie ja ciebie też położę spać, bo ty dzisiaj się też nie wyspałaś. Także śpi sobie, Hana. Wyszłaś z domu, spędziliście razem czas z dziećmi, więc jest spoko. Nie było to jakieś super udane wyjście, no ale wiecie. I tak nie ma co dużo wymagać po Simsach. Jemu się chce spać bardziej niż temu dziecku, ale dobra. Zmęczymy go trochę i idziemy spać. Bo jak go nie zmęczymy, to on nie będzie chciał, no ale dobra, bo już jest późno. Nie, no nie mogę tak. Jutro w sumie też mamy wolne, nie? Zgadza się. No to jutro dokończymy uczyć dzieci. A nasze koty dzielnie zarabiają na dom. Super. Przyda się, bo będziemy musieli go niedługo rozbudować, jak będzie więcej dzieci, wiadomo, nie? A tego oczywiście kot obudził, wiadomo. A ty też nie umiesz chodzić, nie? Ty już wszystko umiesz. No to... Bora, ja nie wiedziałam. To tylko Hargo trzeba douczyć. Okej. Ty w ogóle mogłabyś się też przebrać, bo już jakby tak jest zimno. No, może tutaj masz takie długie spodnie w miarę. Nasz kotyk jest samotny znowu. Ojej. Czemu wy nie możecie zająć się sobą? Specjalnie wzięłam dwa koty. No nie ma ucz chodzić, czyli Charlotte już wszystkiego się nauczyła. No ja nie pamiętam, kurde. Powiem wam szczerze, więc...
No, tak możesz w sumie chodzić. Co tu się dzieje? Psia godzina towarzyska. Nie mamy psa, ej. Ty mały jeszcze śpisz. Weź opróżnij ten jeden nocnik chociaż na razie. Ha, i chciała się wyściskać w ogóle, więc też... proszę bardzo. Wyściskaj. Czemu ty siedzisz w nocniku, dziecko drogie? Simsy! Przestańcie się bagować. Wyściskaj ją i opróżnij. O, jak mi miał cię. Coś tam znowu złapałeś? O, robaczka. No pięknie sobie łapiesz, a ty... O, kłębek sierści. Aha, bo chyba trzeba go wyszczotkować. Tak mi się wydaje. Co ty byś jeszcze chciała? Znowu wyjść na spacer z wózkiem. Jeju, kupić im te wózki. O, kto to wstał? Zaraz, ty możesz skorzystać. Więc ty masz tą pracę, moja droga, za dwa, czyli w poniedziałek idziesz do pracy, a dzieci mają urodziny. Ja nie chcę wynajmować niani. Ale wtedy ona nigdy nie pójdzie do pracy. Zastanawiam się, moi drodzy, czy jej tej pracy po prostu nie... nie zrezygnować z niej. Szczerze mówiąc. Bo... nie wiem, czy ma sens. Bo jak ona ma wychowywać te dzieci, to będzie dużo czasu potrzebowała, żeby ich uczyć i w ogóle, a do tego jeszcze kariera w tle, to tak ciężko trochę, szczerze mówiąc. Więc... nie wiem. O, zawiesić świąteczne lampki na dom. Tobie też się pojawiło? Ja oczywiście wielokolorowe uwielbiam. O, ale... to tak słabo widać na naszym domu. Jakieś w ogóle takie... Co mamy taki dziwny dach? Wytyfy. Okej, okay, no może... A pokaż ten kontur. Tu też będzie tylko z tej strony? Tak, problem z lampkami. A białe? W sumie białe nam pasują do domu. Dobra, zostawię białe. Musi być wszystko dopasowane, mi drodzy. Nie ma wypadku. Dobra. Masz gorącą czekoladkę? Gdzie masz tą gorącą czekoladę? Już wypiłeś? Tak szybko? Lol, dobra. Widzę, że miseczka pusta, więc możesz ją... Aha, napełnić po prostu, tak? Nie może wyczyścić? No dobra. No, chyba jej rzucę tą pracę, wiecie co? No bo jednak... nie będzie na to czasu. Chyba coś jeszcze nie podnie, bo... nie, bez sensu, bo ona ciągle będzie w tym urlopie. Nie, porzucimy pracę. Porzucimy pracę, bo jak oni zostaną małymi dziećmi, to ja w ogóle chcę, żeby ona była w kolejnej ciąży, bo ona chce mieć piątkę dzieci. Więc żeby to wszystko zdążyć, no to musimy się streszczać. Co byś chciał nauczyć się przy... A idź ty! Udało się! Wszystko już umiemy. No i git. Porzuciliśmy też pracę. Także super. O, to ci skasuję, dam ci to. Poopróżnij nocniki. Tutaj dziecko sobie użyje. Ty też chcesz? Tak mniej. Ojciec, wbijesz ten punkt? Co ci dam? O, żebyś się wybił. No, darmowy egzemplarz twojej książki, przecież widzisz? A to jest romans, jak poznała miłość życia. A gdzie jest twoja pierwsza książka? Czyżby to on odebrał? Tak, idealna niania tą pierwszy, jak zacząć? Tak. No dobra, to zacznij pisać kolejną książkę.
book. Obyczajowy, fantastyczny romans. Aha, bo tu jeszcze nie ma tych poradników, dobra. Nie wiadomo, czy to... jaka to jest kategoria. Co? Ospały? Przecież ta czekolada nie miała kofeiny. Idealna niania. Niemowlaki. I teraz kurde, to chyba miałam tutaj napisane. Tom drugi. Kurczę, nie pamiętam jak to zapisywałam. O, dobrze napisałam, dobrze. O, słodziaki. Oj. Nasze małe bliźniaki. Czyż nie są słodcy? Myślę, że powoli trzeba dzieciom dawać jeść, więc zrobimy to chyba znowu na krzesełkach. Co to by już? Aha, no głodna jesteś, no tak. Już będzie jedzonko. Daj dziecku jeść i daj dziecku jeść. Proszę nie krzyczeć. Nerwusie. Czy ty jesteś jakąś histeryczką, bo już nie pamiętam jakie miałaś cechy. Sama sobie w sumie szczerze, w sumie możesz też zjeść. Jakie ono mam cechy? Łatwo się zachwyca i geniusz? Odważny artysta. Ty zaraz wbijesz sobie ten punkt i też się ogarniesz. Unika rozwoju. No stary, miałeś wolne. A ty dziecko, ty już jesteś zadowolona, ty byś chciała iść spać. Więc sobie zmienimy pieluszkę i włożymy cię do końca. Jest 23, więc idealna pora na spanie. Cieszę się bardzo, że moje dzieci w końcu mają normalny tryb życia w miarę. I pójdą spać i będą spały w nocy, a nie w dzień. W sumie wszystko już umieją, więc już totalnie bez stresu. Czekamy tylko na ich kurde urodzinki i idealnie. Też już chcesz spać? No. Idealnie po prostu. Nie Charlotte, tylko Harego chciałabym włożyć. O. No i teraz może wziąć jej prysznic. No i może coś z mężem w końcu byście porobili razem. Może niekoniecznie jakieś tam kolejne dzieci, ale... Opróżnimy tylko nocniczki, żeby nie psuć sobie klimatu. Wiadomo, klimat musi być. Ha, bo ona jeszcze idzie pod prysznic. To może... Czekaj, czekaj, może podwójny prysznic. Co wy na to? Bera, bera, zy? What the hell, czy wy widzicie tego baga? O Chryste! Co było na miniaturce? Jakieś dziecko. Jaka masakra. Oszczędzamy wodę. W ogóle niedługo by się jakaś randka przydała. No dobra. Było miło, to do spania. Do spania, moi drodzy, a ja się będę z wami żegnać. Tak, na dzisiaj byłoby tyle. No, w przyszłym odcinku na pewno dzieci będą miały już urodzinki, także zacznie się więcej dziać, bo zaczną chodzić do szkoły i tak dalej, więc będzie fajnie. Także czekamy, czekamy i dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa!